Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no szachy to jest gra wspaniała, nie wiadomo, wiadomo to już nie od dziś. Partia, którą Wam przedstawię, pochodzi z turnieju z Rygi, rozgrywana w 2021 roku. Ten turniej to była taka przepustka dla dwóch najlepszych zawodników do turnieju pretendentów, z którymi zmierzy się Jan Krzysztof Duda, który ma te miejsce już zagwarantowane. Będziemy śledzić jego zmagania, a awansowali Alireza Firudzia z pierwszego miejsca i z drugiego miejsca Fabiano. Karuana, czyli no topowi szachiści świata, więc Janek tutaj będzie miał na pewno niełatwy turniej, ale e, Janek też jest silnym zawodnikiem. Ale nie o Janku, moi drodzy, tutaj e, mowa, tylko o Borysie Gelfandzie, który rozegrał z Sergiejem Owcesjanem fantastyczną partię. Zawodnicy, którzy w swojej karierze przekroczyli 2700 ranking, e, teraz mają troszkę mniej, e, ale na, nadal są bardzo e, groźnymi arcymistrzami. I Gambit Hetmański to jest taki konik chyba yy, Gelfanda. Uwielbiam jego partię. Jeśli ktoś chce grać Gambit Hetmański, czyli posunięcie D4, powinien zaprzyjaźnić się z partiami Gelfanda Wicemistrza Świata z 2012 roku. Dosyć wstępu myślę i przejdźmy od razu do rzeczy, gdyż w tej partii mieliśmy aż pięć. Pięć Hetmanów moi drodzy. Działo się nieschematyczna pozycja, nieschematyczne granie. Jedziemy D4. D5, C4, C6, obrona słowiańska, skoczek F3. Tutaj oczywiście białe liczą się z biciem, ale Gelfand jest na tyle kreatywnym zawodnikiem, że on w ogóle bardzo chętnie te pionki oddaje. No, Gambit do czegoś zobowiązuje moi drodzy. Skoczek na F6, skoczek na C3, i pionek teraz zbił na C4. Jak sobie z tym poradzić? Jest kilka opcji. Oczywiście można zagrać A4, to jest jedna z teoretycznych możliwości. Jednakże białe zagrały od razu E5 uzysku, białe zagrały E4 uzyskując tutaj silne centrum. O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim we wszystkim, przede wszystkim, i tak dalej, we wszystkim, moi drodzy, chodzi o to, że centrum zapionka. Tyle w temacie. Atakujemy pionkę, jak to się uda wybić, to w ogóle białe są świetne, no ale czarny tak łatwo nie odpuści i zagrywa b5. I w tym momencie można by było na przykład zagrać taki ruch jak może, E4, może e5, może ruch a4, jednakże białe grają goniec e2. Goniec e2, moi drodzy, i widzimy teraz, że jest, że jest taka opcja na b4. Jeżeli taki ruch by czarnymi nastąpił, no to gramy koń a4 i po wybiciu na e4 goniec ponownie z e2 zbija pionkę na c4. Tu się nic złego dla białych nie dzieje, to jest również teoretyczne rozwiązanie. Bez pionka grają białe, ale za cenę rozwoju to jest już chyba oklepany schemat. Jeżeli coś oddajemy, to mamy za to rozwój, bo jak nie mamy nic, no to oddaliśmy to kompletnie za darmo, bez żadnej inicjatywy. Ale tu się nie zagłębiajmy, lećmy dalej. Po końcu Edwa w tej sytuacji ruch zagrał czarny pod tytułem E6, i w tym momencie Gelfand gryzie pionkiem na E4. Ruch B4 atakuje skoczka. No i teraz jak odejdziemy skoczkiem, gdziekolwiek, powiedzmy na A2B1, no to jest konsumpcja i po wybiciu no po prostu chyba czarne są w tej sytuacji lepsze. Więc białymi trzeba znaleźć ruch wtrącony. Jest to posunięcie E5. No właśnie, bo jak ginie skoczek, to tutaj również skoczek na F6. I jeżeli skoczek na przykład zagra na D5, no to tym koniem z C3 idziemy na E4. Tak tutaj. Mega wymieniająco, ale to jest naprawdę. To byłaby, myślę, że bardzo ciekawa pozycja dla białych. Ja lubię takie schematy, bardzo osobiście uwielbiam wręcz nawet, więc. No, mi się podoba tutaj gra białych. Moi drodzy, poszło inaczej. Pionek zbił skoczka, no to Pionek zbija skoczka. Pionek zbił e, na B2. I jeżeli teraz byśmy wybili gońcem, co się narzuca z jednej strony, to goniec b4, bardzo nieprzyjemny ruch I za bardzo nie można tutaj, bo widełki na c3 Więc paskudne zagranie króle f1 i hetman f6 Czarne są lepsze w tej sytuacji Zdecydowanie są lepsze Bo tu nie ma roszady, trochę więcej pionów Te figury bez problemu wyjdą sobie swobodnie Roszada i tak dalej No tak nie poszło Pionek zbił na b2 I pionek zbił na g7 Ha! Dzieje się moi drodzy, dzieje się Panowie tutaj rzucają się do gardeł i w tej sytuacji, jeżeli goniec zbija na g7, no to zbijamy na b2 i już ten goniec z f8 nam nie grozi z szachem. Więc Mofsesjan postanowił zbić wieżę, dorobić hetmana. Zbił wieżę na h8, Gelfand dorobił hetmana. Mamy 4 hetmany na szachownicy po 11 ruchach. Widok bardzo rzadki na szachownicy. Fajnie, będzie się działo. Hetman a5 szach. Jedyna dobra y, droga tutaj ataku i teraz y, moi drodzy skoczek zagrywa na d2. Tutaj nie za bardzo gońcem można się zasłonić, bo napotkamy taki ruch jak hetman bije d1, a potem c2 i z tempem będziemy grać y, pionkiem na c2 z szachem i może być przykro dla białych. Więc skoczek d2, posunięcie c3 oczywiście. No i teraz moi drodzy jaki ruch się narzuca białym. Spróbujmy znaleźć odpowiedź. Jeżeli ktoś znajdzie, gratuluję, bo tutaj trzeba podejść do, 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 tej, do tej pozycji, trzeba podejść tak troszeczkę intuicyjnie, bo nie da się wszystkiego dobrze poprzeliczać. Pokażę alternatywę, niestety złą dla białych. Ta zła alternatywa to skoczek na B3. Ruch słaby. Wydaje się, że dobry, bo widełki na dwa Hetmany. No, skoczek atakuje pięknie. 18 punktów zaatakował, lecz po C2 robi się źle. Z tego względu, że trzeba się zasłonić Hetmanem, a po wymianie Hetmanów i wybiciu królem Hetman A4 i pozycja czarnych jest świetna. Król w centrum, można grać. Tyle w temacie. Moi drodzy, po C3 białe zrobiły roszadę. Bardzo ładny ruch. Schowały od razu króla, żeby mieć jakieś tam działo. Jest, mieć jakieś tam y, działo. Chodzi mi o, o to, żeby król był bezpieczny i jego reszta, y, reszta szachowej armii atakowały króla przeciwnika, no bo innej drogi nie ma. Tutaj czarne zbiły skoczka, wymiana, wymiana na d1, wieża bije na d1, no i w tej sytuacji białe mają figurę mniej. No to widać na załączonym obrazku, lecz przy gambitach, pamiętajmy, rozwój jest ważniejszy, to wszystko stoi w miejscu. Jeszcze się nie ruszyło, a białe już zdążyły schować króla i przygotowały gońce, powiedzmy, do jakichś ataków, coś w tym stylu, wieża E1, jakieś tutaj, strzałki i tak dalej. Moi drodzy, no tutaj czarne popełniają błąd, bo yy, włączyło mi się pionkożerstwo i Hetman zbił pionka. Niepotrzebne zagranie, dlatego że na przykład po Hetman F5, Hetman pięknie bronił pionka H7, wspomagał F7. Dlaczego to mówię? Zaraz zobaczycie, co się stanie, dlaczego tutaj trzeba bronić pionkę na przykład na F7. Wróćmy do tego pionkożerstwa i po biciu na A4 Hetman zbił pionkę. OK. jak tu nazwałem pionkożerstwem, no to tutaj też to powinienem zrobić, ale to jest już zamierzony cel, bo zwalnia drogę pionkowi, który ma szansę tam jeszcze się zamienić na Hetmana kolejnego. Posunięcie A5, tutaj idzie autostrada, tutaj idzie H-autostrada, moi drodzy, i posunięcie H4 wieża a7, to jest ciekawe zagranie obronne, ta wieża tutaj dobrze może działać w centrum i przede wszystkim bronić pionka f7, posunięcie h5, koniec na a6, próba wymiany, lecz koniec f3 wszystko trzyma, nie chcemy wymieniać oczywiście figur, goniec przy okazji jeszcze uderza w pionka c6, który czasami tutaj e, z tego pola można też króla próbować atakować, czasami się to e, udaje, wieża d7, widzimy skoczek b8 jest wyłączony z gry, więc tak naprawdę można powiedzieć, że e, no, jest figura więcej fizycznie u czarnych, ale ta figura nie gra, więc tak, jakby jej nie było. I teraz białe grają H6. Po tym ruchu wieża zbiła na D4. No, i teraz tak, no, oczywiście, jeżeli Hetman zbije tutaj na D4, no, to się wiąże oczywiście z jakimś tam Hetman G8 i H7, H8, takie plany tutaj jedna i druga strona może stosować. I powiem tak, jest bardzo ciężko dobrze wszystko poprzeliczać. To jest naprawdę bardzo trudne w tak zwariowanej, tak. Zwariowane i tak... Mimo wszystko skomplikowanej pozycji. Wieża zbiła piona, goniec zagrywa na H5. Zobaczcie już to, co mówiłem. Tutaj się figury przyklejają do pionka F7. Wieża wraca, broni, ok. I Hetman G8. Czyli związanie na gońca, który nie może tknąć pionka i pionek ma ochotę na przemianę. Goniec jednak zagrywa na D3. I goniec na G5. Bardzo ciekawy ruch. Troszeczkę odcinamy tutaj króla. Przy okazji. A jeszcze druga sprawa jest taka, że chcemy tego gońca sprzątnąć, doprowadzając pionka, no to już powtarzam któryś raz z kolei. Jednakże goniec zagrał na G6, sprytne zagranie ze strony czarnych, z tego względu, że jak zbijemy na G6, no to moi drodzy, partia się kończy tutaj dla białych, bo jest bicie wieży, król H2 i odbicie. Czarne są bardzo bezpieczne w tej sytuacji. Tu jeszcze Hetman ma szansę dać szacha w razie czego. Więc to by była wygrana dla czarnych. W tej sytuacji nie można zbić na G6 i wieża zagrywa na E1. Ciekawe rzeczy się dzieją, dlatego że goniec zbija na H5. To się mi tak łatwo mówi, ale w partii, moi drodzy, trzeba strasznie liczyć. Zobaczcie, że teraz są dwie figury więcej u czarnych. No atut w postaci pionka jest i tutaj białe to wykorzystują, grając H7. Lecz hetman B4 jest takim sprytnym zagraniem. Bronimy gońca i atakujemy przy okazji wieżę. Jak się zachować w tej sytuacji białymi? To jest ważny moment i próba znalezienia dobrej opcji. To znaczy, powiem tak: jest tu kilka dobrych ruchów dla białych, yy, gdzie pozycji nie da się zepsuć, ale jednak Gelfand zagrywa najlepszy ruch partii i jest to posunięcie wieża. Moi drodzy, nie na E4, absolutnie na E6. z Klika nie zrobimy. Wieża E6, oddanie kolejnej figury. To są cały czas poświęcenia w tej partii. Bicie. Na E6. Tak jak e, Michał Tal poświęcał, a dziś przypada jego 85. rocznica ś, e, ślubu, chciałem powiedzieć. E, Tal, e, osiem, by, Tal w, tym, w tym momencie by skończył 85 lat, e, zmarł w wieku 55 i przypada jego 30. rocznica śmierci. E, to tak przy okazji i tutaj Gelfand, no, można powiedzieć, trochę to uczcił, ale to e, grali w innym terminie, aczkolwiek analiza jest e, właśnie 9. 9 listopada. Dobra, zaciąłem się nieco, lecimy dalej. Po wybiciu na E6 Hetman zbija na E6 z szachem. I teraz, moi drodzy, Goniec nie może się zasłonić, bo dorobienie Hetmana. No, Hetman się oczywiście nie może zasłonić wieża. Wieża się zasłania, aby tu nie było z szachem dorobienia. I teraz Hetman C8, szach, król F7, Hetman F5, znowu szach, król E8, po raz kolejny szach. Król w 7 i znowu szach. To prawdopodobnie na zyskanie czasu lub znalezienie jakiegoś tam planu w trakcie wykonywania tych prostych zagrań. Król G7 nie działa, bo koniec G7 i koniec partii, więc król zagrał znowu na E8. No i w tej sytuacji e, można byłoby zbić wieżę, moi drodzy. Można byłoby zbić bez problemu, lecz Białe tego nie uczyniły z tego względu, że dorobiły Hetmana i chciały prawdopodobnie gońca zachować i stwierdziły, że Lepiej mieć gońca, który strzela jeszcze tutaj w diagonale i przeszkadza królowi, niż od razu wymieniać. Coś w tym jest. Tu jest prosta groźba oczywiście na F8. Wieża dała szacha. Ok, król H2, król jest bezpieczny. Goniec G4. No i w tej sytuacji, moi drodzy, białe tutaj bardzo łatwo wygrywają. To są posunięcia pod tytułem hetman G6, król D7, hetman F7 szach, koniec e... E7 y i hetman E8 po królce 7. Goniec zbija. Chodzi o to, że nie ma żadnego szacha tutaj dla króla białego. Takiego szacha sensownego, który by atakował. Atakujemy Hetmana. Dwa Hetmany w drodze. Jakiś goniec D8. Czarne, czarne się poddały w tej sytuacji. Trzeba przyznać, zwariowana partia. Mi się bardzo podobała. Polecam partię Gelfanda. Przede wszystkim Gambit Hetmański, moi drodzy. A też obrona sycylijska. Niezły, niezły specjalista. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.